Siema widzowie, dziś kolejny odcinek, tym razem z tej niespodzianki. Jak po tytule wiecie, pada kolejna dzierżawa. Odnośnie tego, co mówiłem, że niespodzianka. I co? Jedziemy wyczyścić tam 3 krzaczki dosłownie. Przyczepka podpięta, nie odpinałem ostatnio, bo woziłem kamień. Czyścimy krzaczki. Plan na dzierżawę taki, że czyścimy te 3 krzaczki, co jest. Chcę doorać tam 60 arów, może 80. Zobaczymy, jak to będzie. Po czyszczeniu chcę wyrwać korzenie. No a później na sam koniec wziąć, wykosić rotacyjną i dopiero później orać. Także dopiero się zatankujemy i dopiero 7,45 za litr. No jak kupimy Bizona w tym roku, to będzie dość, nie wiem ile wołać. Piszcie widzowie, ile w komentarzu, ile za Bizona, za usługę, za godzinę będziecie brać. Tak myśleliśmy. Wcześniej było 350 około u nas z sieczkarnią, to w tym roku będzie za 400 trzeba wołać za Bizona, bo paliwo podrożało, to co? Niestety my nie chcemy dokładać się do tego interesu, jak mamy kosić gdzieś, także 20 litrów 150 zł około, będzie sąsiad. No i wiecie, musicie napisać, zaraz widzimy się na polu. Dobra, jesteśmy, mamy wyczyścić tam, no sobie wyczyścić te krzaki. No i tam zostawię tylko jednego dęba tam sąsiadowi, bo mówi, żebym nie ruszał, żeby obciął tylko, bo szkoda dęba, obetnę mu tylko, no olej przelałem się olej. Przetnę tylko gałęzie mu z dołu, żeby mi wygodniej było obrabiać i tam sobie dookoła będę jego śmigał. No i co? Przyczepka już też miała ostatnio bojowy z kamieniami, także było nieźle. To co, bierzemy się. Nawet nie ostrzę łańcucha na te kurde krzoki, bo będę po ziemi jechał. Po ziemi będę śmigał. Po ziemi będę ciął to. Te róże będę musiał wyciąć 5. Te róże będę musiał wyciąć 5, bo szkoda mi opon. Rotacyjną przelecę i... Wszystko to z kolcami, to najgorsze tu są, a tam dalej to już drzewka zwykłe to... Wyłoży się to wszystko. Pył. Dobra. I co? Zbieramy teraz na przyczepkę. Najgorsze te róże będą. Róże małe i duże. Bo co? Kuje to co dziadostwo. Jest dzika róża porosła i muszę delikatnie, żeby... Nieprzyjemne uczucie. O, wbiję sobie w palce. O, siekierka się przyda do wyciągania tego dziadostwa. O pierdziele. Dziadostwo. Jedna. O, Jesus. Wszystko się trzyma kupy. Sakra. Pierwsze krzaki wyrzucone. Masakra to jest. Tak się pokułem, powiem wam widzowie, że jakbym będę nagrywał, to musiałbym wszędzie cenzurę dać na to, co mówiłem. Masakra, a tu są mokradła w tym miejscu. Dziki tu się lubią, kurde, bawić. Widzicie, co tu jest, jak koryte przy dziki, jakie dziury porobione. Ach, ktoś mnie ugryzł w nogę. Czapek euro 5, widzowie. O, tu już jest lepszy teren, już nie jest tak mokro, ale i tak jest mokro, woda tu spływa cała. Także nie ma co tu uprawiać, tylko do tych krzaczków. Dobra, jedziemy na górę po kolejne patyczki, nie? Najtrudniejsze mamy z głowy. O kurewskie drzewa. Dobra, jest. Kolejna gałązka jest za nami. Do zabady nie w ogóle, ja nie wiem. Dobra. Dobra. Pakujemy go na bitkę. Jest. O, teraz to będzie szło. Ciężkie dziadostwo. Trzeba to uciąć. O. Dobra. Mamy to. Opa. Dlatego mogę to spuszczać i wyciągnąć ciągnikiem już aż w dupie, ale to świeże, to ciężkie, nie to co te sosenki. Bo wywiozę to, widzowie, i wezmę link, od razu będę rwał. No puszczę, żeż. Kurwa, za zielone. Dziadostwo. No już końcówka, trochę zeszło. A mam całe nogi pocięte. Mogę sobie wziąć długie spodnie, ale już mówię, już pierwsze krzaki przewiozłem i pociąłem sobie nogi, to już mówię, trudno. Sobie pociąłem mniejsze kawałki, mówię, nie będę się mordował. Nie będę się mordował i wrzucał wszystkich na takich, na całą kupę i do tego schodzi. To pierwsze drzewo, żebym się wymordował, a nie było sensu. No i praktycznie już koniec. Jutro sobie będę wyrywał, te korzenie. Linkę ja mam, także będzie taką potężną linkę. Widzieliście w akcji las do wyciągania drzew. Także co? Ostatnie kawałki i te haszcze zostaną tylko. Piła to pęknie tą prowadnicę i dlatego tak gównianie ten łańcuch jeszcze mi się skrzywa i pęknięta jest ta prowadnica. I łańcuch idzie w cały świat. Do wywalenia. Do wywalenia jest ta prowadnica i łańcuch. Dlatego tak się beznadziejnie tnie. Też coś jest z gaźnikiem tym. Gdzieś jakby paliwo dozowane jest w cały świat. Dobra. Jeszcze tylko ten kawałeczek. Nie wiem, za to jakieś torka czy coś jest z takimi kolcami. O, widzicie takie końcowe kolce, co z niego wychodzą. Z tego drzewa są bardzo ostre, jak szpilki. Nie mam pojęcia, co to drzewo, ale jest nieprzyjemne strasznie w usuwaniu. Kurde. Ja już z daleka od tego, bo już mówię, obrażeń mam wystarczająco po cięciu tych gałęzi. Fuh, sobie wezmę, zamknę tą burtę, to mi nie wypadnie. Świeże takie pnioczki, o takie ciężkie, o, ostre. Już sobie biłem w palec. Puh. Masakra. Powiem wam, widzowie, masakra jest z tymi haberdziami. Ale wyczyszczone i będzie z głowy. Tych sosenek to nawet nie ma co ruszać, bo jest za dużo roboty. I co, teraz tylko to piłą przeciachać i już. Z masakra. Te padyle to rotacyjną się zmiecie. O. Pyk. Pyk. Dobrze, że ta kolibka dość spora, to z tymi gałęziami się pakuje i jest git. Dobra. Te grube wytnę, a reszta to rotacyjną się przeleci. Zobaczcie, kurwa, patyki. Masakra. Masakra. Jak nie torki, to takie działa badyle, że głowa mała. Ojejku, jejku. Dobra. Co jeszcze tu jest? Ostatnie kiprowanie tych kurde haberdzi pierdzielonych. Masakra to jest jakaś, masakra. Jeszcze tu torki są. Ojejku, o, tak to nogi pocięte właśnie. Nawet mnie nie rusza, jak się wbijają normalnie z tego bólu. Dobra. Jest. Jest trochę tu pola, nie? Jak patrzę, to fajnie wygląda teren tu pod lasem. Uff. przyjemnie, że tak powiem. Przyjemnie. Ta piła to wymaga czyszczenia. W bańkę po oleju i smarowanie jest potężne. Mam przyczepkę na siebie, zarabię już, także jest fajnie. Nie wiem co robić, wozić, także zwróci się szybciutko, myślę. Patrzcie, nogi całe pocięte. Jedziemy. Patrzcie, jak lokomotywa sadzi. Lokomotywa daje do pieca. I tak, jedziemy na tym terenem.